Dubiela i Błyńskiego. Też przy okazji zrobię ankietę. Najpierw powiem, co ja myślę, żeby nie było, że się sugeruje ludźmi. Ja się staram zawsze być obiektywny, niezależnie od tego, co myślę o danej osobie. To tak zależnie, jakbym coś złego o Błońskim myślał, bo o nim coś pozytywnie powiedzieć, ale no nie, jakby jakieś tam delikatne szmery między nami były, to nie ma żadnego wpływu na opinię. Tak szczerze, naprawdę, z czystym sumieniem nic mnie nie wkurwiło w Kasprze Błońskim, tylko jedna rzecz, jak pod koniec rozmowy stwierdził, że musi mniej Sergiusza utemperować, no to tutaj stwierdziłem, że no chyba go troszkę popierdoliło, ale spoko. Niech sobie temperówkę kupi, może z ołówkiem mu się uda. No i tak. Moim zdaniem Błoński wypadł dużo lepiej niż Dubiel. Po pierwsze, Błoński bez przerwy zachowywał spokój. Nie wiem, czy po prostu czuł ten spokój, czy starał się to kontrolować i starał się po prostu możliwie jak najbardziej nie dać wyprowadzić się z równowagi. Miał taki powolny, spokojny głos. Często się uśmiechał, kiedy uważał, że Dubiel mówi głupie rzeczy. Widać było, że czuł się zdecydowanie dominatorem tej rozmowy. Poza tym ten właśnie jego notes mocno go wybił. Mam na myśli, że wybił Dubiela z rytmu. Dubiel też raz przyznał się do hipokryzji takiej bardzo kurwa słabej. Poza tym ta przepychanka odnośnie sterydów też wyszła na korzyść Kacpra. Po prostu Dubiel, jeżeli coś bierze, mógłby się do tego przyznać i nie byłoby stąd żadnego problemu. Zamiast tego bardzo wymijający i taki niekorzystny sposób to mówi. Czy bierze, czy nie, ja nie wiem. Ja badań nie widziałem, zastrzyku mu nie robiłem. Ale opinia publiczna myślę, że może mieć pewne wątpliwości. Ogólnie Kacper mnie pozytywnie zaskoczył. Ja Dubiela prywatnie lubię. On się wydaje w porządku gościem. Mimo tych odklejek internetowych, jak się z nim na żywo rozmawia, to jest taki pozytywny, jest spoko. No ale trzeba ten obiektywizm zachować w tym wszystkim i kurczę, no ja uważam, że nie delikatnie, a zdecydowanie Błoński pokazał się lepiej overall. Dubiel miał tam parę takich fajnych momentów, gdzie się przyznawał do niektórych rzeczy i pokazywał takie dojrzalsze zachowania, więc nie twierdzę, że wypadł tragicznie, ale myślę, że na tle Kaspra wypadł po prostu gorzej. Jakby był taki zmieszany bardzo, o, w ten sposób. Zrobiłem wam ankietę, widzowie, możecie powiedzieć, co wy myślicie. To nie sugerujcie się moim wysrywem, nie? Męczy mnie życie społeczne i kłamstwa. Wszyscy mają chłopki na twarzach. Mówią,